Dzisiaj celebrant nie mówi, idźcie ofiara z domu. Ale za chwilę w uroczystej procesji przeniesie najświętszy sakrament do kaplicy, gdzie będzie ołtarz wystawienia, który symbolizuje więzienie Jezusa i całą tę rzeczywistość, która miała miejsce od modlitwy w ogrodzie oliwnym aż do drogi krzyżowej naszego Zbawiciela. Tak jak niegdyś Zbawiciel pragnął, aby uczniowie towarzyszyli mu w godzinach modlitwy i trwogi konania przed męką w Ojcu, tak i dzisiaj oczekuje naszej obecności i modlitewnego czuwania, abyśmy nie wpadli w pokusę niewiary i beznadziejności. Po zakończeniu mszy świętej trwajmy na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem umieszczonym w ołtarzu wystawienia. Zechciejmy rozważać tajemnicę Jego zbawczej ofiary oraz dziękujmy za Jego rzeczywistą, choć ukrytą obecność wśród nas w Najświętszym Sakramencie. Uczyńmy to w ten prześwięty wieczór ochotnie, miłością darząc Chrystusa za miłość. Sławię Jezusa.